Dzień dobry widzowie. Do listu do Krzysia, którego jeszcze nie wysłałem, dołożę jednocześnie tą kartkę z listem do Wojtka. No i Wojtek pewnie sam nie będzie mógł przeczytać, ale Krzysio mu przeczyta albo jakiś inny redaktor. No i czytamy razem, co ja tu napisałem do Wojtka. Zaadresowany jest list do przedsiębiorcy i komika Wojtka Suchodolskiego. Czytamy dalej. A, tu muszę przeprawić, bo to ze Szczecina teraz. Opuszczenie lokalu przy ulicy Szkolnej 17 przez pana w terminie 15 dni. Towarzyszu obywatelu Suchodolski, w związku z zaistniałą sytuacją, w której pana opiekun, towarzysz Kononowicz, już chciałem mówić Suchodolski, a oni jeszcze ślubu nie wzięli, będący aktorem i lokalnym działaczem, znajduje się krótko przed otrzymaniem zaległych pieniędzy od partnera biznesowego i dłużnika Jarosława A. Borodo. Stawia, nie mogę z tego RODO, to jest tak stare, ale nadal śmieszy. Odnosi się do Łosia, stawiającego warunek wyprowadzenia się przez pana z dotychczas bezprawnie zajmowanego lokalu. Aby uniknąć dalszych czynów karnych, znalazł się pan w sytuacji podbramkowej i będzie musiał pan wyprowadzić się. No, się jest. A będzie pan się musiał... Będzie pan się... Musiał się... Jak to? I będzie mu musiał pan się wyprowadzić. Dobrze jest napisane, a to tak niewyraźnie. A następnie wymeldować w Urzędzie Miasta w dziale ewidencji ludności. W tym celu proszony pan jest o zgłoszenie w lokalnym ośrodku interwencji kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku celem uniknięcia bezdomności oraz zasięgnięcia dalszych porad prawnych oraz również psychoterapii jako osoba niezrównoważona psychicznie i agresywna. Tutaj podaję adres, ośrodek interwencji kryzysowej na ulicy Włókienniczej 7. Proszę się nie wstydzić skorzystać z pomocy wyżej wymienionego ośrodka, gdyż jako narkoman, były więzień, kryminalista, alkoholik i człowiek bezdomny o głębokim upośledzeniu, ma pan pełne prawo do skorzystania z niego. Ja i pracownicy mojej kancelarii będziemy się kontaktowali z tym biurem w regularnych odstępach. W przypadku stwierdzenia braku woli pana strony do współdziałania celem resocjalizacji zostanie przygotowany wniosek do Sądu Rejonowego w Białymstoku o natychmiastowe i kategoryczne kategoryczne, wiecie, kto używa tego słowa, nie? Kategoryczne ubezwłasnowolnienie pana celem uniknięcia dalszych czynów karnych polegających na dokonywaniu przemocy w rodzinie oraz samouszkadzaniu w postaci inhalacji toksyn z farb i rozpuszczalników i innych środków oburzających. Proszę mieć to na uwadze, że każda osoba dokonująca samouszkodzenia podlega przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Tak, moi kochani, tak. Będzie wniosek sporządzony. I co wam chciałem mówić? O, tutaj kotek sobie leży. Moi kochani, ja wam chciałem powiedzieć, że wy pewnie o tym nie wiecie, ale każdy obywatel, nawet wy czy ja, nie będący spokrewniony, ani jak to się mówi, nie będący stroną w danej sytuacji, w danym procesie, może złożyć podanie o ubezwłasnowolnienie każdego obywatela. Tak, jest to możliwe. A dlaczego? A dlaczego można złożyć wniosek? No już z tego powodu przynajmniej, że towarzysz Suchodolski siebie uszkadza, prawda? On inhaluje to nitro, a nie trzeba wielkich badań naukowych do tego, żeby wiedzieć, że wciąganie oparów chemicznych drogami oddechowymi jest szkodliwe dla zdrowia i niszczy układ nerwowy. Dlatego taką osobę można bardzo łatwo zamknąć w choroszczy i ubezwłasnowolnić. Tutaj widzicie, no ja jako student, tutaj o, sobie kotek,
z kotkiem czytamy. O, widzicie, o. To trzeba poczytać sobie takie książki. O, widzicie, o. Poczytajcie sobie wszystko, to i to, akurat dla przykładu, tylko pokazałem wam to, ale jest więcej tych książek. No tutaj same, o, Zielińskiego, no, też są dobre książeczki. Także tutaj widzicie, bardzo łatwo jest Wojtka zamknąć, jak ja bym chciał, naprawdę, ja się bawię, tylko wiecie, to jest taka zabawa, ale jak ja bym chciał, żeby Wojtek był w Choroszczy, to on już był za 3 dni w Choroszczy. Tylko że daje ludziom żyć, po co kogoś tam, jak ledwo wyszedł z więzienia i cieszy się wolnością, to niech się dalej cieszy tą wolnością. Ale widzicie, jak będzie ktoś za dużo skakał, to pismo szybko idzie faksem. Faks do sądu idzie i już podaje powody faktyczne, dlaczego Wojtek zagraża sobie i innym, i już jest odbierany przez milicję czasowo, a później sąd orzeka w trybie przyspieszonym, aby go zamknąć na leczenie przymusowe, no i Wojtek będzie leczony, ale już nie na alkoholizm, tylko na coś więcej, nie? Gdzie czyny karne można mu też zarzucić, które pod wpływem działania środków oburzających popełnił. Na przykład, no tutaj akurat jest zaśmiecanie lasu, tego parku narodowego, to jest wykroczenie, ale jakby tam się dobrze przypatrzał, to by i czyn karny znalazł. A czyn karny w połączeniu z niepoczytalnością, no to wiecie, czym się kończy, nie? Choroszczą się kończy. Także do usłyszenia.